Dzień dobry, witajcie. Dziś zapraszam na gotowanie. W zasadzie nie będzie nic innego oprócz gotowania, chociaż już teraz mówię, że to nie będzie cały dzień jedzenie. Po prostu zamierzam ugotować fajne rzeczy. Wczoraj przyjechałem, było jak zwykle późno, było już ciemno, więc nic nie nagrywałem. Dziś biwakowanie będzie polegało głównie na gotowaniu, także zapraszam. Pierwsza potrawa to jest taka rzecz typowo śniadaniowa, nazywa się kluski lane. Pewnie ktoś wie, ja dopiero się nauczyłem tydzień temu. Bardzo fajna rzecz. Dobra, co potrzebuję do tego? Jajeczko. I dwie łyżki mąki. Teraz to wszystko trzeba rozetrzeć. Do tego trochę można dodać soli jeszcze. Musi z tego taka powstać masa, żeby nie było oddzielnych kawałków mąki i oddzielnego jajka, czyli żeby to było tak po prostu dobrze roztarte. I teraz muszę ugotować 1,5 kubka mleka. Kiedyś słyszałem, że dobrze jest mleko, garnek najpierw popłukać wodą, żeby się mleko nie przepaliło. A dobra. Nie wiem, czy to padało w ostatnim czasie, czy nie, ale drzewo jest tak mokre, dymi się w ogóle, dymi się strasznie, kiepsko się pali. No, tutaj jakiś farfocel, no ale warunki bushcraftowe, to musi tak być. No dobra, mleko prawie, że się gotuje, prawie, że. Czyli teraz robię tak. No i takie wpuszczam kawałeczki.
I teraz to mleko powinno tak troszeczkę do góry podejść, czyli się po prostu zagotować. Akurat dobrze, że się troszeczkę poprawił ogień, bo kiepsko się pali dzisiaj. Dobra, bushcraft bushcraftem, ale farfosy by było dobrze wyjąć, tak jak są. O, jest coś. No i powstała taka zupka mleczna jakby, nie wiem czy to się da pokazać w ogóle, bo to się, żeby to się nie wylało. O, taka konsystencja jest jakby mleczna. O, i w tym takie kluseczki jakby pływają. Zobaczymy w smaku teraz, jakie to będzie. O, zapach już czuję bardzo fajny. Pycha. Super, bardzo fajny to jest. Dziś wziąłem ze sobą taki namiot. Malutki, ale akurat dla jednej osoby było bardzo wygodnie w nocy. Ale miałem też piecyk. No tam grzałem sobie w środku... Zanim poszedłem spać, później już nie grzałem, jakoś tak udało się nie palić w nocy. Ale dzięki temu, że namiot jest tak mały, było naprawdę bardzo ciepło. Tam cokolwiek można było włożyć do środka i było ciepło, bardzo przyjemnie. No i następne dania muszę już gotować wewnątrz, bo się zaczyna powoli deszcz padać, więc resztę będę gotował tu w środku, ale też chyba wszystko będzie widać. No i w piecyku już prawie że gotowe. Zaraz możemy gotować. No już się bardzo ładnie rozpaliło. Ja tu przy tej okazji chciałem tylko pokazać, rozpaliłem to takimi patyczkami, które dostałem od mojego kolegi Ryśka. Pozdrawiam Rysiu, dzięki jeszcze raz za ten super prezent. To są patyki, które są nasączone steryną, więc łatwo one się zapalają, potem ładnie podtrzymują. Tu mi jeszcze włożył do takiego pudełeczka, takich pudełek mi dał parę, kartonik nasączony steryną. Super, tak samo też łapie ogień błyskawicznie i to wszystko jest zakręcane, zamykane w takim pudełku, więc jeszcze dodatkowo jest wodoszczelny. A ja palę, także dzięki Rysiu jeszcze raz. A ja palę w miarę możliwości, no takimi patykami suchymi oczywiście. Mam tam jakieś tam kawałki drzewa, ale w miarę możliwości też palę takim brykietem. Kupiłem kiedyś, no pomimo, że jestem w lesie, ale tak w miarę możliwości staram się tego drzewa nie brać, bo las zaraz zniknie kompletnie. A to już tam kiedyś kupiłem, więc zanim się rozpadnie, dobrze by było to po prostu wykorzystać. Czyli następne danie, które teraz będę robił, to będzie kaszka kukurydziana z boczkiem. Już się zrobiło tu bardzo ciepło w tym namiocie, który otwarty jest. Otwarte to wszystko jest, a jednak od pieca jest błyskawicznie ciepło. Dobra, przepis również od Ryśka. Patyczki były od Ryśka i przepis od Ryśka. Generalnie chodzi o to, żeby była jedna część kaszki i trzy części wody. Także nie mam takiej miarki precyzyjnej bardzo, ale no dobra, no załóżmy, że tu będzie centymetr wysokości w tym kubeczku. Tak, bo to dobra, centymetr w kubeczku. Czyli wsypujemy to do garnka. Ok. I teraz trzy takie same miarki, czyli trzy też takie ilości, takie centymetry wody. Dobra, raz. Dobra, załóżmy, robię to całkiem na oko, ale mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, no i mamy taką masę. Tak, takie coś mamy. No i dobra, stawiamy to teraz na ogień. Ona się już szybko gotuje.
Teraz należałoby tą kaszkę odstawić, żeby ona zdążyła naciągnąć, tak napęcznieć na spokojnie. No i teraz trzeba usmażyć boczek. Teraz się obawiam, że mam za mało kaszki, za dużo tego boczku. Pierwszy raz wykorzystałem taki boczek, to jest tak zwany, on się nazywa w słupkach i to był błąd, dlatego że boczek w plastrach bardzo się ładnie przysmaża, takie się robi fajne chrupki, a to nie wiem, co z tego w ogóle wyjdzie. Czyli nakładamy teraz kaszkę. No niestety, lepszy jest ten boczek, zdecydowanie lepszy jest ten boczek plastach. No, a trochę mi się za mało wlało wody do tej kaszki, no ale to było na oko robione, więc trzeba to jednak dość precyzyjnie dobrać tą ilość wody. To tak jak powiedziałem, zdecydowanie lepiej w plastrach brać jednak ten boczek. I teraz trochę soli. Nie jest zły. Ok, w porządku. Boczek jest dobry. Kaszka też. Danie numer 2 zrobione. Tu robię taką rzecz poza konkursem kompletnie, bo mi zostały mi takie dwa odsypki. No, patelnia jeszcze tam ma troszeczkę tłuszczyku, to już na tym usmażę. Będą takie smażone. Słońce akurat wychodzi, deszcz miał padać, a może jeszcze będzie padał. Czy to są odsypki, nawet też nie jestem pewien, bo napisane było smaki podhalańskie, coś takiego, no wygląda jako sypek, ale to chyba nie jest sypek, ale się dobrze smaży, bo już smażyłem w domu. To chyba nie są osypki. Osypki, jak się smaży prawdziwe, nie są takie pulchne, nie są takie rozlatujące, tylko są zwarte cały czas. A to jest pewnie z innego mleka, tylko tak wyglądają jako sypki. No ale też są smaczne, bo już jadłem. Żeby nie było, że tu się tylko je w tym lesie cały czas, to się wybrałem na... Nie po to. Wybrałem się na poszukiwanie poroża, jeleni. Nie będzie ich w takiej gęstwinie, bo tu by nie wszedł taki jeleń. Ale może zaraz się dostaniemy na bardziej otwarty teren. No i znalazłem się, słuchajcie, na skraju lasu. Zobaczcie, jakieś pole zaorane. Jeleni nie było jeszcze widać, a tym bardziej ich poroża. No więc chyba pora wracać do gotowania. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie.
Jeszcze liczę, że coś znajdę. Idę teraz tam, brzegiem pola, żeby nie było, że komuś zaorane pole depcze. I liczę, że coś się znajdzie, bo słuchajcie, jest końcówka marca, a to chyba jest ten czas, kiedy one zrzucają. Wcześniej chyba zrzucały. Tu jest taka ziemia jakby rozkopana, rozrzucona. Ale to chyba dziki prędzej, a nie jelenie. Nic. A tu są jelenie, bo na pewno widzieliśmy tu kiedyś jelenie. Widzieliśmy kupy jeleni, więc są na pewno. Kupy zostawiają, a poroża to już nie. Tu jest taka fajna przestrzeń. I tu chodzi łoś. Teraz tam na wprost, gdzie pokazuje sarna, która się prowadza z lisem. Parę razy już ją widzieliśmy, ale poroża nie ma. To był jakiś inny jeleń, ale nie taki, który poroże zostawił. No i deszcz mnie męczy, co chwilę pada, ale tak czy inaczej. Przede mną ostatnia potrawa na dzisiaj, chyba najbardziej oklepana, bo do tego potrzebny jest młotek. Myślę, że to chyba nie wymaga kompletnie w ogóle komentarza z mojej strony, po prostu to zrobię i tyle. Jeszcze powinna być bułka tarta, no ale niestety, albo jakaś inna panierka, ale po prostu nie mam. No nic takiego nie zapomniałem po prostu. Dobra, może na razie tyle, by to jajko, żeby nie spłynęło. Coraz mniej światła, bo coraz więcej deszczu. Muszę tu zamykać ten namiot, bo to się leje po prostu do środka woda. Dobra, może dwa na razie. Trochę takie blade są bez tej bułki tartej, no ale trudno. Może zdarzyć się teraz. Dobra, zgasło.
mniejszy kawałek by się zmieścił. No i już ostatnia porcja się smaży. Nie mam ziemniaczków, nie mam żadnej surówki, po prostu zjem to sobie z chlebem i tyle. I to będzie na dziś ostatnia. To jest tak naprawdę, w tym filmie to się wydaje, że to są, że to jest ciągłe jedzenie, ale to jest cały dzień, więc rano przed południem... Oj, tutaj idą zwierzęta. To jest własny rodzinny pies, a to jest gość. Już tu nieraz przychodzi, a ten pilnuje. Ty nie, już nie możesz jeść jajka. Nie możesz jajka, niestety. Tak. Także, ale to jest cały dzień. To jest praktycznie teraz tego, że ty zjem na taki późny obiad. I ostatnie moje smażenie już w deszczu zakończyłem. Także zjem chyba to już do reszty w namiocie. I się powoli będę pakował, bo po prostu brzydko jest, ponuro, mokro, więc... Zresztą i tak już jest pora na wyjazd, bo to jest, tak jak mówię, taki późny obiad. Także dzięki za oglądanie i smacznego. Pozdrawiam.